podmiotowego miasta zakłada takie tworzenie warunków do życia mieszkańców, dzięki którym szanowana jest podmiotowość każdego z nich, niezależnie od jego podchodzenia, poziomu zamożności czy narodowości. Takie upodmiotowienie mieszkańców powinno przekładać się na wzrost ich postawy zaangażowania, odpowiedzialności i solidarności, budując społeczność miasta, w którym każdy czuje się obywatelem, a nie tylko użytkownikiem miasta. Czy w dużych metropoliach, takich jak Warszawa, ta idea może w ogóle zadziałać? Czy w miastach pełnych anonimowych nam twarzy możliwe jest tworzenie zaangażowanej społeczności? I wreszcie, jakie okoliczności temu sprzyjają, albo wręcz przeciwnie? Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Fundację Konrada Adenauera. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu międzymiastowo tworzonego przez Klub Jagielloński, a o podmiotowości w metropolii porozmawiam dzisiaj ze znamienitymi gośćmi. W rozmowie wezmą udział pan profesor, doktor habilitowany Witold Starnawski, filozof i pedagog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry Państwu. Pan Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Oraz pan dr Artur Jerzy Filip, badacz i urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz autor książki Wielkie Plany w rękach obywateli. Dzień dobry. Tak więc mamy już za sobą ten mój przydługawy wstęp oraz oczywiście przedstawienie prelegentów. Nie chciałbym zabierać już więcej czasu antenowego, dlatego przejdę bezpośrednio do pytań i wątpliwości, które mam, a niewątpliwie przed dzisiejszą debatą mam ich sporo, bo temat podmiotowości w metropolii brzmi niewątpliwie tajemniczo, myślę, że dla mnie, ale pewnie nie tylko dla mnie. Dlatego, szanowni panowie, zacznijmy od pewnego konkretu, czyli tej najbliższej nam geograficznie metropolii. Jak dynamiczny rozwój i napływ ludności do Warszawy w tych ostatnich kilku dekadach zmienił funkcjonowanie całej społeczności? I nie proszę panów teraz o taką syntetyczną analizę całości, ale o wskazanie, z uwzględnieniem oczywiście swoich zainteresowań badawczych, tych trendów, które według panów się najmocniej wybijają. I myślę, że poproszę na początku o głos pana profesora. Ja myślę, że warto by zacząć od pewnego rozróżnienia, ponieważ tu mamy kilka kategorii. Są mieszkańcy Warszawy, są osoby, które przyjeżdżają do Warszawy albo mieszkają wokół Warszawy, prowincja, w dobrym tego słowa znaczeniu. I wreszcie Warszawa pełni jeszcze jedną funkcję, no nie tylko metropolii, ale także stolicy. I to są takie jakby ramy, w których należałoby mówić o Warszawie, szczególnie o Warszawie, prawda, jako dużej metropolii. I to trochę inaczej wygląda z perspektywy, to nie jest tak, że jest tylko jeden człowiek, bo my występujemy jakby w różnych funkcjach tutaj w tym mieście. Możemy być mieszkańcami, możemy być kimś, kto tu przyjeżdża i patrzymy, czy to miasto jest przyjazne albo wrogie. Te elementy wrogości też tutaj są, to jest coś naturalnego, prawda? I też, jakie jest oblicze Warszawy, czym właściwie Warszawa jest. Może będziemy mówić teraz o Warszawie, żeby nie tak o wszystkich metropoliach na świecie, prawda? To jest też bardzo ciekawe, prawda? Co się składa na oblicze Warszawy? Czasem jest tak, że ludzie w kraju nie bardzo lubią Warszawę, czy warszawiaków. To też jest coś ciekawego, ale może niekoniecznie najważniejszy temat tutaj, ale jest to pytanie, czym Warszawa jest, prawda, i czym są mieszkańcy Warszawy i jakby co z tego wynika, no to może wystarczy. Bardzo dziękuję, myślę, że do tego jeszcze na pewno w dzisiejszej rozmowie dotrzemy, kim są mieszkańcy Warszawy i jak ta społeczność funkcjonuje. Panie dyrektorze, w takim razie pana chciałbym zapytać o te trendy, tak żebyśmy się trochę rozpędzili i też wiedzieli, na czym stoimy i o czym tak naprawdę dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. No myślę, że na to pytanie, jak Warszawę zmieniła ludność, która napłynęła przez ostatnie kilka dekad, tak jak pan to powiedział, na takie pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że wydaje się, że Warszawa generalnie, z uwagi na swoją funkcję i pozycję w kraju, od bardzo dawna stanowi taki punkt ciągłego napływu ludności i to jest w ogóle jej taka cecha dosyć charakterystyczna i w tym sensie trudno jakby powiedzieć akurat w jaki sposób ten napływ ostatnich dekad był inny od poprzedniego, w tym sensie, że jakby oczywiście my widzimy, jak to miasto się zmienia,
ale to miasto zmienia się przede wszystkim, czy w ostatnich dekadach zmieniło się przede wszystkim dlatego, że zupełnie zmieniły się warunki jego funkcjonowania, tak? Warunki gospodarcze, polityczne. I to jest ta kluczowa zmiana, którą mamy, no jednak w sumie dalej po tym magicznym roku 89, to jest taka data bardzo wyrazista. I trudno tą zmianę oddzielić od tej zmiany, którą wywołują sami ludzie, którzy do tego miasta napływają. A z kolei o tych uwarunkowaniach, tych przemian społeczno-gospodarczych, to można bardzo wiele mówić. One rzeczywiście w bardzo istotny sposób wpływają na to, jak miasto w tej chwili funkcjonuje i się rozwija. Natomiast na pewno, wydaje mi się, można dodać jeden czynnik nowy, który w ostatnich latach, a już szczególnie w tym roku się bardzo zarysował, czyli to, że zaczynają napływać bardzo duże grupy ludzi spoza kraju. I to rzeczywiście widzimy, ale to będzie miało zapewne bardzo też takie istotne następstwa i to będzie wyraźnie odróżnialne od tego, co się działo wcześniej w tym sensie tej zmiany społecznej. Więc tak bym to na początek próbował ten temat podsumować. Bardzo dziękuję. W takim razie to moje wstępne pytanie kieruję teraz do pana Artura. No to myślę, żeby trochę uzupełnić też już wypowiedzi poprzedników, to bym zwrócił uwagę na tą kwestię, że banalną w jakimś sensie, znaczy, że wymienność i taka rekonfiguracja społeczna jest cechą po prostu podstawową dużego miasta, to, bo niekoniecznie małego, ale metropolii na pewno i tych fal w historii możemy bardzo wiele, tak? Znaczy, Wojtek wspomniał o 89, ale oczywiście rok 45 dla Warszawy jest w ogóle fundamentalny, jeśli chodzi o wymianę społeczną. No, ostatnie lata są fundamentalne z uwagi na zagranicę i sytuację na wschodzie. Ale też pomyślałem sobie, żeby może w jakiś sposób odnieść się też do tej naszej perspektywy rozmowy, tak? Tej nauczania Jana Pawła II, personalizmu, czy tego mówienia o mieście dla człowieka. Bardzo dobry materiał, który tutaj centrum przygotowało 2 lata temu, czy ten zbiór różnych wypowiedzi papieża na temat miasta, tam się pojawia takie sformułowanie, że miasto czy jest, czy mogło być, czy powinno być rodziną. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że błędne. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie to, co charakteryzuje metropolię, duże miasto, to jest to, że właśnie nie jest rodziną, a w jakiś magiczny sposób funkcjonuje. I że ciekawe jest to, że funkcjonuje pomimo tego, że nie jest rodziną, a może nawet dzięki temu, że nie jest rodziną. To znaczy, mówiąc tak, nie wiem, socjologicznie, że łączą nas te słabe więzi, a nie mocne więzi, że raczej nas formułuje spotkanie z innym, a nie z kimś, kogo już znamy, kto jest nam bliski. I to jest jakąś uniwersalną cechą po prostu metropolii i raczej potencjałem wielkim, chociaż, no to też już właśnie padło, no z tym się wiążą też trudności, to jakby zawsze było i jest naturalne. Tutaj krótkie odwracam od pana profesora. Ja chciałem dopowiedzieć, bo to rzeczywiście, to trzeba zwrócić na to uwagę, że to jest cecha w ogóle dużych miast i metropolii, że one muszą być, że tak powiem, otwarte. Znaczy otwarte także w sensie wartościującym, ale po prostu w takim sensie faktycznym. Otwarte na, ja bym powiedział, na dwie kategorie osób. Tych, którzy mieszkają wokół, którzy przyjeżdżają tu do pracy, bo po prostu jest blisko. I to bym tam nazwał taką prowincją, pozytywnym tego słowa znaczeniu. A z drugiej strony otwartym na ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby zrobić karierę też w dobrym tego słowa znaczeniu. Do Warszawy przyjeżdża bardzo dużo zdolnych ludzi i oni tworzą, że tak powiem, no, tworzą tę Warszawę. I teraz jest pytanie, jak reagują na to ci, którzy mieszkają w Warszawie? Czy też są otwarci, prawda? Więc to było tak, Warszawa jako metropolia i stolica. Drugiej sprawy, Warszawa jako miasto otwarte, ze znakiem zapytania i wreszcie Warszawa jako nasze miasto, czyli miasto tych ludzi, którzy się przyznają do tego, że czy od zawsze, czy od jakiegoś czasu mieszkają i chcą tu mieszkać, prawda? Bardzo dziękuję. Ja teraz trochę wyjaśnię, dlaczego zacząłem właśnie od tego wątku, czyli od tych zmian wynikających z napływu tak wielu ludzi, bo zanim przejdziemy do podmiotowości i do tego,
czym ta podmiotowość się objawia w Warszawie i w społeczności mieszkańców Warszawy. Chciałbym porozmawiać, czy każdy mieszkaniec tego miasta, czy każdy mieszkaniec metropolii może identyfikować się jako obywatel tego miasta i czy my też możemy ich tak rozpoznawać. I stąd właśnie ten wątek tych ludzi, którzy się pojawiają, ale oczywiście nie dotyczy tylko ich, bo przecież jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet od osób, od wielu pokoleń zamieszkujących, gdzie rodziny zamieszkują od wielu pokoleń, konkretną metropolię, również może być takie poczucie, że oni wcale nie są pełnoprawnymi obywatelami. I tutaj też kierując moje pytanie, zachowując kolejność, kierując pytanie do pana profesora, chciałbym zapytać, czy każdy mieszkaniec jest obywatelem? A jeśli tak, to jak ta jakby, jakie to spektrum wygląda? Bo oczywiście pewnie to nie jest zero-jedynkowe. No to jest kwestia, to są dwa pytania w tym jednym pytaniu. Znaczy po pierwsze, czy ten ktoś czuje się obywatelem, to jest pytanie do niego, bo bycie obywatelem, czy bycie jakby takim świadomym mieszkańcem miasta, stolicy, wymaga pewnej postawy, pewnego zaangażowania, rozumienia tego, a z drugiej strony, czy są zewnętrzne warunki do tego, żeby ktoś mógł faktycznie być tym. Także myślę, że to jest kwestia jakby z jednej strony tych warunków prawnych, ale nie tylko prawnych, właśnie z pewnego całej przestrzeni, ja bym tak powiedział, przestrzeni życiowej, czy ona stwarza możliwości do tego, żeby człowiek mógł w tej przestrzeni dobrze się czuć, żeby mógł działać i żeby ta przestrzeń wpływała na jakby pogłębianie czy w ogóle nawiązywanie na przykład relacji międzyludzkich, prawda, nie przeszkadzała. Bo pamiętajmy o tym, miasto jest też taką przestrzenią, która ludziom może w wielu przypadkach przeszkadzać, przytłaczać ich, zawadzać. Tutaj działają pewne siły, nie wiem, czy będziemy o tym mówić, ale pewne siły, które że tak powiem, jakby próbują tę, nie wspólnotę może jeszcze, bo to za mocno powiedziane, ale pewną społeczność jakby rozrywać, no to są przede wszystkim siły, ja bym powiedział, wielki biznes, prawda? Wielki biznes, zysk, korporacje takie, które mają swoje cele i próbują, że tak powiem, owszem, one muszą tutaj gdzieś działać, ale niekoniecznie muszą działać na rzecz miasta. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, w takim razie jeszcze dopytam, no bo wyobrażam sobie taką sytuację i to jest też moja wątpliwość, osoby młodej, która przyjechała do Warszawy na studia, została po tych studiach, tam mieszka 2-3 lata, wciąż jednak wynajmuje mieszkanie, no, pracuje, dajmy na to, już pan wspomniał o tym wielkim biznesie w korporacji, za bardzo nie ma czasu, nie ma jeszcze rodziny, za bardzo też nie ma czasu na jakieś aktywności poza tym, co zasady funkcjonuje w tym mieście, jest na pewno tego miasta mieszkańcem, no ale żadnych większych związków może poza kartą warszawiaka nie ma. I w takim razie, czy my powinniśmy tą osobę integrować jako obywatela? Ale to jest kwestia, jak ona sama siebie traktuje. Jeżeli mieszka w tym mieście, to jakiś element zainteresowania tym miastem, gdzie ja jestem, co ja tu robię, czym jest to miasto, tu jacyś ludzie żyli, to miasto miało jakąś historię, teraz jacyś ludzie żyją. No przynajmniej to nie jest nigdy tak, że nie mam na nic czasu. Jeżeli nie mam na nic czasu, to jestem takim człowiekiem, który, że tak powiem, rzeczywiście żyje tutaj i może żyć dowolnie innym miejscu. Ale wtedy się nie staje, moim zdaniem się nie staje obywatelem. Trzeba mieć no, ten odrobinę jakby takiej życzliwości dla tego miasta, w którym się jest, prawda? No bo jeżeli tutaj nikt nie jest z niewoli, no może tak, może niektórzy ludzie tak są, bo muszą. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, w takim razie moje pytanie troszkę też pogłębiając to, co pytałem pana profesora, czy z perspektywy miasta, urzędników tego miasta, jest jakby, ma znaczenie to, czy ktoś jest mieszkańcem, a nie obywatelem i na odwrót, czy jakby patrzycie tylko na mieszkańców miasta, również na użytkowników tego miasta, bo taka definicja też się pojawia osób, które tu na przykład nie mieszkają, ale pracują i żyją i spędzają 80% swojego czasu w tygodniu. I jak to się przekłada na takie polityki miejskie? No oczywiście my musimy patrzeć na wszystkich użytkowników miasta, bo kształtując miasto funkcjonalne, musimy uwzględniać to, komu ono ma służyć i w tym mieście się porusza, jego używa. Więc zdecydowanie tak, nawet ci ludzie, którzy w Warszawie nie mieszkają, tylko na przykład przyjeżdżają na 2 godziny, gdzieś tam z odległości na przykład 50 kilometrów coś załatwić, no również są istotnym warunkowaniem
kształtującym decyzje miasta w zakresie, nie wiem, polityki mobilności, zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w jakichś rejonach śródmiejskich, podziału funkcji itd., itd. Więc tych wszystkich ludzi trzeba uwzględnić, ale oczywiście ogromną różnicę odgrywa to, czy ktoś jest tylko w tym mieście gościem, czy ktoś w tym mieście mieszka, ale jest też tylko jego jakby użytkownikiem, jest bierny z różnych powodów, bo może po prostu nie być zupełnie zainteresowany tym tematem, może nie mieć czasu, mieć taki tryb życia, że zupełnie jakby sprawy publiczne w jakimś sensie go nie interesują. No i ta trzecia grupa, która jest jednak aktywna, albo czasem wręcz bardzo aktywna i dla nas to ma chociażby takie znaczenie, że jednak każdą politykę miasta, każdą decyzję miasta istotną my musimy konsultować z mieszkańcami, czy ona wzbudza takie, a nie inne reakcje mieszkańców i to właśnie ci mieszkańcy aktywni, ci tacy obywatele faktyczni czy z dużej litery, ten ich głos jest najbardziej słyszalny. I to jest bardzo ważne, jakby potem to w dużym stopniu decyduje o losie tych decyzji, które miasto podejmuje. No bo siłą rzeczy miasto nie chce podejmować decyzji, które są bardzo niepopularne. No bo po pierwsze byłoby to z jednej strony irracjonalne, a z drugiej strony miasto też jest jednak pewną strukturą polityczną. Władze miasta są wybierane, czy prezydent miasta jest wybierany politycznie, rada miasta jest wybierana w głosowaniu, więc nie można absolutnie ignorować takiego czynnika, jakim jest ocena społeczna. Po to wszystko jest tak naprawdę stworzone, żeby reagować na potrzeby społeczne. Oczywiście powstaje pytanie, czy ten głos najbardziej słyszalny jest głosem adekwatnym, reprezentującym faktyczne spektrum poglądów i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest w ogóle dylemat generalnie chyba takiej komunikacji władz publicznych i społeczeństwa odwieczny, który pewnie nigdy nie będzie w pełni rozwiązany, chociaż pomagają w tym zakresie coraz to lepsze środki techniczne. I jednak to takie jest, może na koniec, żeby tej wypowiedzi nie przedłużać za bardzo, pomaga w tym też jednak wyraźny proces trwający od kilku dekad, a od 10 lat w szczególności, wzrostu zainteresowania mieszkańców tym, co się dzieje, polityką miasta, jakby wzrostu chęci ich wpływu na to, co się dzieje. I to jest przy wszystkich problemach, jakie to budzi, technicznych, proceduralnych, bo to też jest kolejna trudność, jakby to spowalnia cały proces decyzyjny, uwzględnianie tych poszczególnych, często bardzo sprzecznych poglądów, no to jest to niewątpliwie pozytywne, no bo jakby jednak nikt nie jest w stanie, i o tym się przekonali chociażby urbaniści w bardzo wielu sytuacjach, nie jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeb czyichś odgórnie, chociaż nawet będziemy to długo bardzo analizować, zawsze będą różnego rodzaju poważne albo przynajmniej istotne pomyłki i tylko komunikacja bezpośrednia, jak ona by nie była trudna, jakim by nie była wyzwaniem, pozwala minimalizować i optymalizować politykę miasta. Bardzo dziękuję. Kieruję swój wzrok do pana doktora, pozostawiając w mocy te pytania i te wątpliwości, które padły wcześniej, chciałbym też dopytać, no bo niewątpliwie dla mnie metropolia jest chyba takim najbardziej inkluzywnym modelem z wszystkich modeli jakby funkcjonowania miast. Dużo łatwiej się wdrożyć i zostać obywatelem, świadomym obywatelem metropolii, nie wiem czy tej największej, ale w Polsce na szczęście takiej nie mamy, Warszawa jest taką metropolią szytą na miarę, można powiedzieć, tak, kilkumilionową, to nie jest megapolis jak Londyn czy Nowy Jork, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej zostać obywatelem takiej metropolii niż mniejszego miasteczka, czy nawet średniego miasteczka i chciałbym pana zapytać, jak taka droga może przebiegać i powinna przebiegać, czyli jak z takiego zwykłego mieszkańca, który pojawia się w mieście, albo jest tym miastem, jest w mieście od lat, ale nie żył tym miastem, nie funkcjonował w nim pełnią jakby życia i funkcjonowania, jak stać się świadomym obywatelem?
To jest, zaczniemy od tego, co było wcześniej, a to jest szalenie trudne pytanie oczywiście, ale też troszkę nawiązując już do tego, co zostało powiedziane, bo bardzo ciekawe dwa wątki, które chciałem połączyć jeszcze w waszych wypowiedziach, to znaczy tak przemknęło się takie rozróżnienie u pana dyrektora na tych, no tak na potrzeby rozmowy powiedzmy tych małych i dużych, tych wielkich obywateli, ale jakby tutaj nie oceniając, że lepsi czy gorsi, prawda, ale że ci po prostu, to szerokie grono, też profesor o tym wspominał, to są też ci, którzy przychodzą, nawet przyjeżdżają na chwilę, tak, jakby miasto się o nich troszczy i to jest ta szeroka perspektywa, którą musi mieć na przykład władza, samorząd, tak, żeby się troszczyć o wszystkich. Natomiast, no to powiedzmy, jeszcze nie jest ten obywatel podmiotowy, a ten właśnie z wielkiej litery podmiotowy to jest ten, który chce się zatroszczyć o miasto, prawda? Znaczy nie może też oczekiwać, że miasto się zatroszczy o niego, ale też chce się zatroszczyć o miasto, czyli bierze na siebie jakiś pierwiastek tej odpowiedzialności za miasto. I tutaj chciałem odwołać się do bardzo obrazowego, bo dla mnie, jak pierwszy raz usłyszałem taką metaforę Krzysztofa Nawratka wiele lat temu, miasto plug-in, to wydaje mi się, że jest jakby bardzo taką obrazową metaforą, tak, że to jest ideał metropolii, w której ten system funkcjonowania, a ten system ma wiele wymiarów, od prawnych po symboliczne, kulturowe, można się wpiąć i wypiąć w każdym momencie i coś jakby jakoś zetknąć się z tym systemem. I nawet w tym sensie nie używałbym wielkich słów o jakiejś wielkiej odpowiedzialności, czy jakimś bardzo moralizować tego, ale metropolia, i tu się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że metropolie chyba są i tak najłatwiejsze w tym sensie, że pozwalają się być anonimowymi wtedy, kiedy chcemy być anonimowymi i włączyć się, kiedy chcemy się włączyć. I to jest podmiotowość w tym sensie, że to wynika z wyboru tego obywatela, że to on się włącza, więc jakby niestety też nie wszystko tkwi w tych strukturach prawnych, administracyjnych. Bardzo wiele tych takich ukrytych, szklanych sufitów tkwi w takich kulturowych wzorcach, prawda? Znaczy, nie wiem, miasto Nowy Jork może się wydawać super otwartym do pewnego poziomu i jest taki poziom i to możemy znaleźć potwierdzenie w słowach bardzo wielu osób, które próbowały tam zrobić coś więcej, gdzie już jest szklany sufit i już jest elita, która podejmuje kluczowe decyzje. Pewnie takie miasto jak Warszawa też gdzieś ma, chociaż nie tak wyrazisty, nie? Ten pułap. W ogóle moja ocena jest taka, że w ogóle wydaje mi się, że Warszawa szczerze jest dość naprawdę otwartym miastem. Znaczy też jakby wynika z mojego własnego doświadczenia, kiedy zacząłem włączać się w system jako jeszcze student i zobaczyłem, że to miasto daje naprawdę bardzo dużo możliwości. A już zamykając to nawiązaniem do pytania o to, jak to zrobić, no to trzeba się po prostu włączyć. To mi się wydaje, że to jest, tu nie ma co liczyć na to, że ktoś nam rozwinie czerwony dywan. Trzeba się z tym miastem popróbować, trzeba się sparzyć, żeby zrozumieć też, żeby zrozumieć swoje role, to jaką rolę ma każdy z tych aktorów w tej grze. Tak, więc po prostu trzeba zrobić pierwszy krok i liczyć się z tym, że się sparzymy. Bardzo dziękuję. Tutaj pan profesor chciał uzupełnić. Chciałbym dopowiedzieć, bo pan mnie tutaj tak inspiruje tym. To ciekawe są te wypowiedzi. Pan powiedział wcześniej o tej anonimowości, która jest pewną taką cechą rzeczywiście dużych metropolii i ona może mieć też pozytywne funkcje faktycznie, że człowiek może w tej anonimowości jakby czuć się bezpiecznie. Ja przypominam się takie wspomnienie Karola Wojtyły, który mówił o metrze francuskim, że tam jak wszedł do tego metra, to mówi, że to jest znakomite miejsce, żeby odmawiać brewiarz. Więc to jest coś z tego, prawda, że to nie atakuje tak od razu, że już wiemy, kim ty jesteś, jak już wszedłeś, to od razu wszyscy wiemy, kto jest twoim bratą, siostrą i co robisz i dlaczego. A z drugiej strony jest coś przeciwnego, to co powiedział pan później na końcu, że no, trzeba się sparzyć, że trzeba się włączyć, czyli właśnie przeciwieństwo tej anonimowości. Ja myślę, że musimy pamiętać, że no, w ogóle miasto jest pewnym pomysłem cywilizacyjnym, który ma pewne napięcia i dynamizmy i trzeba umieć sobie radzić z tym wszystkim i trzeba jakby umieć znaleźć właściwe miejsce, właściwą proporcję, żeby to wszystko jakby działało, prawda? Także starajmy się jakby tutaj też dostrzegać
że to są różne czynniki, na przykład mieszkańcy miasta czy władze samorządowe. Tutaj to też są pewne napięcia, które mogą być oczywiście napięciami, które noszą konflikty, ale także napięciami, które prowadzą do pewnych jakby rozwiązań. I to jest pewien realizm taki. Myślę, że jeżeli byśmy tutaj chcieli jakieś pojęcie wprowadzić, to jest właśnie ta zasada pomocniczości. Ona tu bardzo funkcjonuje dobrze. Znaczy, tutaj też były takie głosy o tym troszczeniu się o mieszkańców. Trochę mnie to zaniepokoiło. Może nie troszczą się o mieszkańców, oni się sami o siebie zatroszczą. Żeby nie nastąpiło takie przesunięcie, że my będziemy jakby wymyślać mieszkańcom, co tam oni mają, jacy mają być i co mają robić, prawda? Czasami wystarczy, jeżeli zostawimy pewne pole, żeby mogli działać, czy będą działać, to jest osobna rzecz, ale chodzi o to, żeby nie przekraczać tej pewnej bariery, że takie, nie wiem jak to nazwać, no taka zbytnia nadgorliwość w tym władz miasta, może się okazać, że wcale nie jest troską o mieszkańców, tylko jest troską o swoją władzę samorządową, to tak nawiasem mówiąc. Bardzo dziękuję. W takim razie pozwolę sobie odwrócić tą kolejność i jedna rzecz mnie zastanowiła w wypowiedzi pana doktora. Również chyba pan profesor, innymi słowami, ale również o niej wspomniał. Czyli tak naprawdę panowie sugerują i panowie twierdzą, że to od mieszkańca przede wszystkim zależy, czy stanie się tym świadomym obywatelem, co dla mnie jest troszeczkę jakby sprzeczne z tym, co robi wiele miast. Nie tylko Warszawa, ale przecież wiele miast w swoich strategiach wprost deklaruje, że chcą tworzyć narzędzia, chcą tworzyć instrumenty, potrzebują tych narzędzi, również czasem przecież żądając czy postulując od władz centralnych o stworzenie takich możliwości, żeby oni mogli tych mieszkańców, którzy, czy tych użytkowników miasta jeszcze bardziej czynić obywatelami, bo w przekonaniu tych strategii, których znam wiele i wiele czytałem, świadomy obywatel zaangażowany jest większą wartością dla miasta, nie tylko finansową, choćby wybierając rozliczanie się, tak, bo to jest coś bardzo popularnego w ostatnich latach w wielu polskich miastach, czyli przekonywanie, nakłanianie do tego, żeby ci ludzie, którzy się przeprowadzili z mniejszych miejscowości, zamieszkali w tym mieście na stałe, również przynieśli tutaj swoją rezydencję podatkową i płacili podatki w tym mieście, w którym naprawdę funkcjonują. Dla mnie jest to zupełnie słuszne, jak najbardziej uzasadnione, ale przecież takich postulatów włączania i budowania obywatelskości mieszkańców jest więcej. I w takim razie tutaj pytanie pierwsze do pana doktora. Czy władze miasta powinny to robić, czy jednak tak jak pan wcześniej stwierdził, jeżeli mieszkaniec zachce, to stanie się tym obywatelem? Nie widzę tu sprzeczności, przyznam szczerze. To znaczy wydaje mi się, że tak, miasto powinno oferować jakieś narzędzia, ale bez obrażania się na przykład, jeśli ktoś nie będzie chciał z nich skorzystać, tak? Powinna tworzyć pewne przestrzenie, ale bez jakby narzucania konieczności eksploatowania tych możliwości. I w ogóle wydaje mi się, że to pytanie trochę wynika z tego, że odwołuje się do takiej dość uproszczonej sytuacji, gdzie mamy tą jakąś tam górę i dół, jakieś tam władze i mieszkańców, prawda? A w rzeczywistości wszystkie te procesy są totalnie pokrzyżowane we wszystkich możliwych kierunkach, że też te fronty konfliktów i sporów, których też tu było wspomniane, są jakby fronty konfliktów i sporów w mieście przebiegają po tak nieoczywistych, niespodziewanych liniach, tak? To znaczy tak często jest tak, że konflikt będzie większy między dwoma mieszkańcami, którzy będą mieli jakby zupełnie inne relacje, a władza też nie jest monolitem i każde biuro z osobna prowadzi jakiś inny rodzaj strategicznej swojej polityki i po prostu konflikty są we wszystkich możliwych wymiarach i kierunkach i teraz jak uciekniemy od tego takiego uproszczonego modelu, że ta władza coś daje, a mieszkańcy tam z drugiej strony, to wydaje mi się, że to trochę jakby, ja wiem, to pytanie po prostu wtedy trochę traci tą swoją uwagę, tak? Uważam, że te wszystkie strony powinny być zaangażowane, co więcej, czasem w sposób bardzo zaskakujący bywają te relacje budowane, bo czym innym jest jakaś taka oficjalna polityka miejska, która angażuje mieszkańców w danie konkretnego narzędzia.
ale też jakby konflikty społeczne często są na rękę władzom miejskim, które mogą dzięki temu de facto rozwiązywać pewne problemy. I nie mówię o jakimś makiawelicznym wykorzystywaniu się, nie? Tylko naprawdę taki pragmatyzmie po prostu, gdzie jest takie amerykańskie powiedzenie, że to skrzypiące koło zawsze pierwsze zostaje naoliwione i czasem na rękę pewnych sektorów władzy publicznej jest to, żeby gdzieś skrzypiało, bo dzięki temu mogą coś rozwiązać, bo mogą powiedzieć, że odpowiedzieli na problem. No ta wymienność jest pełna i w tym sensie jak najbardziej, już tak wprost odpowiadając, uważam, że wszystkie te kierunki są uprawnione i powinny być równoległe. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, broniąc troszeczkę tego mojego pytania, no wydaje mi się jednak, że oczywiście zgadzając się w pełni z tym, że miasto nie jest jednorodne, szczególnie różne jednostki funkcjonują na różnych zasadach, tak? I mieszkańcy też mają między sobą czasem bardzo sprzeczne wizje dotyczące tego, jak powinni oni w mieście funkcjonować, jak powinno miasto funkcjonować, ale jednak dochodzimy do takiego pewnego etapu tworzenia strategii. I tam już jednak pewna jednorodność jest potrzebna, tak? Tam potrzeba wskazać pewne priorytety i wskazać, czy powinniśmy, będąc władzami miasta, czy będąc samorządowcami, martwić się, gdy na przykład ten poziom zaangażowania obywatelskiego jest niski, czy wręcz przeciwnie, że nie powinno nas to martwić, bo jest to proces niezależny od nas. I chciałbym zapytać, jak pan się na to zapatruje i jakie jakby kierunki przyświecają tym jednostkom miejskim, które pan zna i w których funkcjonuje? No oczywiście, że się o to powinniśmy martwić, bo tak jak powiedziałeś, to jest korzystne dla miasta i w ogóle dla społeczeństwa, jeżeli ta świadomość wagi prowadzenia różnych polityk jest wysoka wśród mieszkańców, wśród adresatów tych polityk. Jeżeli oni sami dbają o różne rzeczy w swoim otoczeniu, no nawet niekoniecznie fizycznie, ale jakby są świadomi, gdzie te problemy są i potrafią je adresować w odpowiednich kierunkach. Natomiast jakby koniec końców to jest oczywiście to bycie obywatelem jest jednak decyzją jednostki, to jest, no, jest podmiotem ta jednostka, a przedmiotem jest to jednak nie możemy powiedzieć, że to miasto będzie decydować czy sprawiać, że się z człowieka robi obywatel albo się nie robi. Bo byśmy go uprzedmiotowili, ale oczywiście miasto ma szereg możliwości wspierania takich procesów. I wydaje mi się, że to z jednej strony są oczywiście instrumenty uczestnictwa, które miasto może tworzyć, a często i musi tworzyć nawet, bo to już jest w prawodawstwie ustanowione. A z drugiej strony wydaje mi się, że ważnym kierunkiem jest też tworzenie mimo wszystko, czy dbanie o kreowanie odpowiednich warunków życia w mieście, bo wiadomo, że od pewnego poziomu trudności egzystencjalnych ten obywatelizm po prostu jest bezprzedmiotowy, bo człowiek nie ma absolutnie środków, czasu, głowy, żeby się czymś takim zajmować. To jest oczywiście temat rzeka, kreowanie tych warunków życia, to nie jest proste, nie ma na to prostych narzędzi i gdzieś tam te miasta, samorządy polskie na różne sposoby próbują sobie z tym radzić, ale wydaje mi się, że możemy jakby te dwie grupy działań sobie wyodrębnić i powiedzieć, że tymi metodami samorządy mogą i powinny ten proces wzmagania świadomości obywatelskiej wśród mieszkańców tworzyć, co nie zmienia faktu, że to, że tak ta świadomość wzrosła przez ostatnie lata, to jest w ogóle pewien efekt pewnych ogólnych procesów, które się w kraju dzieją, bo to nie jest tylko przecież przykład Warszawy. I niewątpliwie to ma dużo wspólnego ze wzrostem generalnie poziomu życia w Polsce, pozwalając ludziom na zajęcie się sprawami wykraczającymi tylko poza właśnie przeżycie do kolejnego miesiąca. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, oddaję głos. Tak, myślę, że warto jednak zachować ten dualizm, pewne uproszczenie oczywiście władza-mieszkańcy, bo ono nam pozwala
uchwycić pewne rzeczy. Oczywiście, że wszystko ze wszystkim jest połączone, tylko że jak zaczniemy od tego, to nic nie wynika potem. Ja rozumiem to, co pan mówił. Natomiast dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że wtedy zrozumiemy w konkretnych sytuacjach, że inne są obowiązki i zakres działania władzy, inne obywateli i to wcale oczywiście nie koliduje ze sobą. To może współdziałać i powinno współdziałać, prawda, ale niemniej jednak trzeba to rozróżnić. I myślę, że no tak, no, na to, kim są obywatele, mamy my jako inni ludzie, mamy taki ograniczony wpływ albo wpływ taki nie bezpośredni, no może na własną rodzinę, prawda, najbliższych. Więc to na razie możemy zostawić, natomiast możemy powiedzieć coś na temat władzy, czy władzy samorządowej, która też jest władzą przecież, prawda, i wskazać jakieś działania, jakieś formy, które by sprawiły, że raz to miasto stawałoby się tak miastem bardziej dla ludzi i gdzie by się mogły spotkać te potrzeby i działania ludzi właśnie z potrzebami samorządu czy miasta. I żeby nie być takim gołosłownym, to ja myślę, no ja bym wskazał tak ogólnie takie dziedziny, gdzie można byłoby rozmawiać. To jest sprawa piękna miasta, brzydoty i piękna. To jest sprawa miejsc spotkań różnego typu w takim znaczeniu, że tak, owszem, ludzie się spotykają, ale miasto czasem może poprzez różne zewnętrzne rzeczy, poprzez stworzenie pewnych warunków ułatwić to do spotkań konkretnych takich międzyosobowych, do spotkań małych, ale także do spotkań większych, takich, żeby stwarza warunki, czy ludzie będą chcieli z tego skorzystać, to już tam władza nie powinna wkraczać, powiedziałem, nie powinna wkraczać, ale stworzenie warunków tak. Jest kwestia pamięci i historii, tego, że miasto jest miastem, które zostało kiedyś zbudowane, ma swoją historię. Warszawa to w ogóle jest osobna rzecz, pewien fenomen, jeżeli o to, gdybyśmy mieli czas, to mogliśmy o tym porozmawiać i powinna to jakby również wydobywać, także władzę właśnie. Czy ktoś spostrzeże, że dla Warszawy taką ważną rzeczą jest powstanie warszawskie albo zniszczenie miasta i potem odbudowanie tego wszystkiego od nowa, nowe zabytki, coś takiego, prawda? To są ważne rzeczy i te ludzie w tym żyją. Ludzie z tego jakby wynoszą, może jeżdżą do pracy, ale także miasto na nich w jakiś sposób wpływa i jest kwestia tego, co można byłoby tutaj zrobić, żeby to ułatwić, czy żeby to spotkanie, tę współpracę na tym odcinku takim, który jest z natury konfliktogenny, mieszkańcy, władza, jakoś wyprowadzić to pozytywnie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szczególnie za to takie płynne wprowadzenie do mojego kolejnego pytania, które chciałem zadać i poruszyć, bo miasto i władze miast, szczególnie polskich, myślę, że w ostatnich latach bardzo polubiły tworzyć narzędzia, które mają umożliwić mieszkańcom większe zaangażowanie. Oczywiście od zawsze były konsultacje publiczne w różnej formie, których cel co do zasady znamy. Celem jest legitymizowanie pewnych decyzji, ale też oczywiście czasem zapytanie mieszkańców, żeby nie robić kosztownego referendum, tylko zapytanie zainteresowanych mieszkańców, co sądzą o konkretnej inwestycji czy jakichś poczynaniach władz miasta. Ale są również budżety obywatelskie, które do Polski przyszły 10 lat temu, teraz są obecne w różnych formach, ale ta taka główna, dominująca w największych miastach, można ją chyba nazwać plebiscytową, jest czasem mniej, ale czasem bardziej popularna w zależności od miasta. Raczej jednak pojawia się pewne rozczarowanie tą formą. No i wreszcie są też referenda lokalne, czy ostatnio panele konsultacyjne, panele obywatelskie, które jeszcze, to też jest oczywiście forma konsultacji, ale która ma być jeszcze bardziej angażująca dla mieszkańców i jeszcze więcej o tych potrzebach mieszkańców powiedzieć. I chciałbym zapytać, myślę, że kierując swoje pytanie pierwsze do pana doktora, czy te narzędzia w polskiej rzeczywistości, w rzeczywistości Warszawy są skuteczne i budują tą podmiotowość
mieszkańców, obywateli, czy jednak jest to pewna proteza? Moim zdaniem jedno i drugie. To jest jakiś etap rozwoju tego podejścia i jakby jest oczywiste dla mnie, że jak się porówna sytuację w Warszawie tam powiedzmy dekadę wstecz, kiedy bardzo wiele mechanizmów, był taki moment w ogóle, kiedy bardzo dużo takich nowości, innowacji powiedzmy w takiej bezpośredniej demokratyzacji w Warszawie się pojawiło. Bardzo dużo zostało dobrych rzeczy zrobionych, wręcz takich, wiele z nich przeszło do takiego kanonu działania władz miejskich. To znaczy już dzisiaj sobie, to dzisiaj jest dla nas oczywiste po prostu, że jak jest, nie wiem, jakiś procedowany plan miejscowy, to po prostu są te konsultacje o wiele bardziej rozbudowane niż to wynika z ustawy i z rozporządzenia i tak dalej. I jak się pojedzie do mniejszego miasta, nie jednego, chociaż niektóre małe też są bardzo progresywne oczywiście, ale wtedy widać naprawdę często różnicę, tak? Więc jakby warto docenić to, co mamy. No ale jak się chce taki duży obrazek z góry zobaczyć, to oczywiście jest to niewystarczające, oczywiście jest to mało, ale żeby też nie zabrzmiało tak roszczeniowo to, co mówię, to jest takie zagadnienie, które jakby mnie osobiście w ogóle badawczo interesuje od lat i mam nadzieję, że w końcu niedługo podzielę się książką z Państwem na ten temat. To znaczy właśnie to, że ten kolejny etap, który musimy wykonać w Warszawie, jeśli chodzi o partycypację, otwartość na współpracę z wszelkiego rodzaju warszawiakami, jakkolwiek ich zdefiniować, to jest znalezienie takiej formuły, w której ta współpraca będzie stała, bo uważam, że te wszystkie narzędzia, które mamy, one są cały czas punktowe. To znaczy, to jest taki moment, kiedy musimy podjąć decyzję, robimy konsultacje, pomagamy podjąć decyzję, legitymizujemy jakieś działanie, albo wydatkujemy jakieś tam jedne środki. To są zawsze takie punktowe działania. Brakuje cały czas w Warszawie takiego mechanizmu, który pozwolił nie tylko coś jakby zrobić, ale jeszcze wziąć za to odpowiedzialność w długim okresie. I te narzędzia mogą być bardzo różne i sposoby jakby dokonania tego, ale wydaje mi się, że tu jest jakby kluczowe zadanie, które przed nami stoi, jeśli chcemy zrobić tą partycypację 2.0 w Warszawie, 3.0, nieważne, kolejny etap przejść, to już nie tylko na przykład budżet partycypacyjny powinien polegać na tym, że możemy zagłosować, zdobyć środki i wymyślić, co zrobić, ale to się powinno wiązać jeszcze z wzięciem odpowiedzialności za wręcz realizację, utrzymanie, co też z pragmatycznego bardzo punktu widzenia, myślę, że każdego, kto wie, jak działa też, jakie są trudności inwestycyjne w mieście, wiadomo, że de facto w mieście z perspektywy władz miasta najłatwiej to jest coś zbudować. Bardzo często władze miasta nie budują czegoś dlatego, bo koszty są jakby ukryte w przyszłości, prawda? Więc jakby odkręcenie tego byłoby bardzo pragmatycznie korzystne dla całego miasta, no i jakby rozwinęłoby ten udział, tą podmiotowość obywateli jakby w czasie, a nie byłyby to działania punktowe. Panie dyrektorze, jak pan ocenia w takim razie mechanizmy, o których wcześniej wspomniałem, czyli pewnie głównie budżety obywatelskie, bo one mają chyba największy w tym momencie wpływ na funkcjonowanie miasta, choć pewnie też konsultacje publiczne, pewnie szczególnie z pana perspektywy Wydziału Architektury i Urbanistyki, no też pewnie mają spore znaczenie, tak? I decydują o tym, jakie potem podejmujecie decyzje. Tak, ja bym powiedział jednak, że konsultacje są głównym elementem, narzędziem dialogu z mieszkańcami, dlatego że one dotyczą tych wszystkich kluczowych, strategicznych dokumentów i to są często bardzo złożone dokumenty, trudne, skomplikowane treści, do których wpływają ogromne ilości uwag i jakby to pozwala szczegółowo właśnie optymalizować te rozwiązania, które są przyjmowane i to jest niezwykle ważny proces i to też trzeba odróżnić to, co jest ustawowo przewidziane, czyli wyłożenie tak zwane dokumentu, które trzeba zrobić i trzeba te uwagi rozpatrzyć, ale ono często jest poprzedzane jeszcze właśnie konsultacjami fakultatywnymi, które miasto organizuje, żeby już w ogóle zręby tego dokumentu jakoś sobie uzgodnić. I też od razu przy tym procesie ważne zastrzeżenie, bo my tak sobie to upraszczamy, że miasto, mieszkańcy, jakby ci poszczególni ludzie, a w tych procesach właśnie uzgadniania dokumentów prawnych bardzo dużą rolę odgrywają podmioty gospodarcze, które występują na tych samych prawach co osoby fizyczne.
a przy tym są często bardzo dobrze przygotowane profesjonalnie i również wspierane prawnie bardzo dobrze w tym jakby znaczeniu, że ewentualne błędy popełniane przez miasto na ich niekorzyść mogą być potem bardzo mocno egzekwowane i musimy pamiętać, że przy tych właśnie procesach takich konsultacyjno-prawnych czy prawodawczych na poziomie samorządu bardzo ważną rolę w tym dialogu społecznym odgrywają podmioty gospodarcze, czy to nam się podoba, czy nie. I jest to, można powiedzieć, taki dwugłos często, bo ten głos podmiotów gospodarczych jest często zupełnie inny niż poszczególnych mieszkańców, choć oczywiście w imieniu podmiotów również występują osoby fizyczne i to zawsze są jacyś ludzie, ale oczywiście jakby mają zupełnie inny punkt widzenia, inne interesy. A co do budżetu obywatelskiego, to wydaje mi się, że to jest ważna instytucja, nawet bardzo ważna, ale na pewno nie spełniająca tych takich pierwotnych, bardzo dużych oczekiwań. Przede wszystkim dlatego, że no, musimy być świadomi, że nie ma czegoś takiego jak jeden głos społeczny, tak, i jeden pogląd. Bardzo często na daną sprawę mamy bardzo różne poglądy. Na przykład jest jakiś, nie wiem, pomysł, za którym jest 40% mieszkańców danego miejsca, 25% jest przeciwko i teraz pytanie, czy to jest warty realizacji projekt, czy nie, bo każda decyzja będzie budziła sprzeciw dużej części mieszkańców i ten budżet bardzo często cierpiał właśnie przez takie różnego rodzaju realizacje, które budziły konflikty. On ma też problemy z tym, że jest jednak pewnym fragmentarycznym bardzo środkiem, to znaczy no jest to oddolna inicjatywa, więc ona często dotyczy bardzo konkretnych miejsc, które pewnie optymalnie byłoby całościowo kształtować za pomocą większej inwestycji, no ale ponieważ taki dany projekt wygrywa, no to gdzieś tam się punktowo te zmiany robi, które nie są tak dalece tak skuteczne, jak by były, gdyby zrobić to całościowo przy innej okazji. No i trochę to jest tak, że ten instrument stał się takim sposobem realizacji projektów niekontrowersyjnych, bo one właśnie zyskują wtedy dostateczną ilość głosów i mogą być realizowane i to jest okej. Okay. I to odpowiada na określone potrzeby społeczne w określonych, szczególnie lokalnych właśnie wymiarach. Natomiast na pewno nie jest to wszystko, co ludzie by oczekiwali i co my byśmy chcieli, żeby taką metodę realizować. No, ale tu wracamy znowu do techniki tego dialogu społecznego i techniki wyboru decyzji w kontekście różnych sprzecznych poglądów i to nie jest w ogóle co do zasady łatwy temat. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu profesorowi. No tak, widzimy, że dużo tu jest problemów. Oczywiście to sam ten projekt, czy tego typu inicjatywy na pewno są warte poparcia. Jest kwestia właśnie tego, jak to jest w działaniu. Pan dyrektor tutaj świadomie, nie wiem na ile, zdradził, że w ten sposób są realizowane jakieś decyzje dotyczące projektów niekontrowersyjnych. To bardzo ciekawe. A to chodzi o to, że to nie miasto decyduje, które są wybierane, tylko jakby to samo głosowanie takie wyniki przynosi. Tak, bo my nie możemy powiedzieć, że nie chcemy realizować danego projektu, bo nam się nie podoba. Czasem tak się zdarza, okay. Bo ten proces akceptacji... Dobrze. Pewnie jednak ma wpływ. Dobrze. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest, tutaj padło nawet to słowo partycypacja. No rzeczywiście tak jest, że jest kwestia jakby uczestnictwa obywateli w życiu i w sprawach wspólnych, w sprawach miasta. No umówmy się, to nie jest wspólnota, to jest społeczność pewna. Na ile ona będzie dobrze funkcjonować? No na tyle, na ile jej członkowie będą czuli się uczestnikami tej społeczności. I słowo partycypacja i uczestnictwo jest wprost wzięte, znaczy nie mówię, że przez pana wzięte, ale ono stanowi cały rozdział
osoby i czynu ostatni, Karola Wojtyły, właśnie który, sprawa jest bardzo trudna zrozumieniem tego, na czym polega uczestnictwo. Uczestnictwo jest tam rozumiane jako właściwość osoby, ale oczywiście uczestnictwo to jest też działanie, w którym jest pewna społeczność, wspólnota i relacje nie są wcale takie proste. Tam są różne formy, jest forma solidarności, jest forma protestu, odrzucenia, uchylenia się, prawda, więc to wszystko działa albo nie działa i to wszystko sprawia, na ile w ogóle ta zbiorowość, bo powiedzmy sobie, tutaj różne trzeba byłoby nazwy stosować do tego, co my nazywamy Warszawą, czy miastem, czy metropolią, prawda? Druga sprawa to jest taka, chyba jednak wciąż ktoś musi być i trzeba mieć tą opcję taką skierowaną na osoby w tym sensie, że trzeba bronić jednostki. Zawsze jednak i taka jest jedna ta negatywna formuła zasady pomocniczości, że trzeba bronić jednostkę, bo zawsze struktury są silniejsze. Zawsze są silniejsze. Nie mówię, że ze złej woli, po prostu z istoty sprawy tak to wygląda. I w związku z tym ta obrona podmiotowości, jak ona ma wyglądać też? No trzeba, bo oczywiście możemy powiedzieć, że ludzie nie są aktywni, sami sobie są winni, nie chcą się angażować, no to mają to, co mają, prawda? Ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co z tego powstanie, to jednak powstanie nie na zasadzie takiej, że to wymyśli jakaś władza, tylko ostatecznie jest to struktura osób właśnie. I jeszcze chcę zwrócić uwagę na te duże podmioty gospodarcze, jak tego aktora, który tutaj występuje, bardzo znaczący. Myślę, że o tym trzeba pamiętać, prawda? Nie jest władza, nie jest władza samorządowa, nie są obywatele, tylko jeszcze jest jeden aktor. Jest kwestia tego, jak on działa w tym, jak może działać. No na pewno duże pieniądze, prawda? Duże pieniądze. Jaka idzie za tym moc decyzji, moc wpływu? Wpływania na różnego typu decyzje, na ile są to decyzje, które są korzystne dla mieszkańców, na ile są korzystne dla miasta, na ile miasto może uzyskać pewne środki i tak dalej, i tak dalej. No, wiemy, no to jest ten przypadek supermarketów, które po prostu ktoś przychodzi, daje pieniądze na różne jeszcze inne rzeczy, a supermarket stawia w centrum małego ośrodka i tam po prostu plajtują wszyscy, prawda? No to jest, taka jest logika zwyczajna. I wreszcie ostatnia rzecz. Że te sprawy rzeczywiście nie da się rozwiązać, tej sprawy jakby współdziałania człowieka z pewną społecznością, zbiorowością i tak dalej od góry, tylko od dołu, od najmniejszych wspólnot. I wtedy trzeba jakby, no to też jest znowu powraca ta zasada pomocniczości, która nie tylko broni osoby, ale także broni małe wspólnoty, małe, o tym trzeba pamiętać, prawda? Jak my wyjdziemy na takie szerokie wody tej metropolii, w której każdy człowiek jest anonimowy, no to pozostanie anonimowy, może ta wspólnota jakoś tam działa, to jest też ciekawe, na jakiej zasadzie ona działa, ale tu się wyraża ta podmiotowość osób i małych wspólnot także. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, w pana wypowiedzi jedna rzecz mnie szczególnie zaintrygowała. Wspomniał pan oczywiście o ważności konsultacji społecznych, konsultacji publicznych. Chyba nie ma bardziej znaczącego, bardziej kontrowersyjnego obszaru niż ten, w którym pan funkcjonuje, czyli planowanie przestrzenne. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że system planowania przestrzennego w Polsce ma swoje dysfunkcje i wiele rzeczy, na które mieszkańcy się skarżą, o które mieszkańcy postulują, po prostu w tym obecnym systemie nie da się stworzyć, tak, będąc urzędnikiem planującym konkretne obszary miasta. Ale chciałbym zapytać, czy tworząc i procedując konsultacje publiczne, zarówno te obligatoryjne, jak i też te, o których pan wspomniał, czyli te jakby wstępne, sądujące kierunki, w którym powinien konkretny plan zmierzać, zdarza się, że mieszkańcy co zasady czują się podmiotowi w tym procesie? Czy to jest na tyle trudny proces i oczywiście truizmem jest mówienie, że każdy może być zadowolony, bo nie może być każdy. Zazwyczaj dobre konsultacje są takie, gdzie każdy jest trochę niezadowolony, ale jednak rozumie to, co się wydarzyło, ale czy patrząc takiego trochę z góry na te procesy, które przez lata pan gdzieś obserwował, w których pan uczestniczył, były konsultacje, w których mieszkańcy czuli się jakby chyba dobrze potraktowani, o tak to ujmę.
No to jest trudne bardzo pytanie, bo chyba trzeba je jednak mieszkańcom zadać. Ja nie czuję się upoważniony, żeby oceniać ich poziom zadowolenia z tych konsultacji. Myślę, że to bardzo dużo zależy od... Bo jeżeli mówimy o planach miejscowych, bo nie tylko przecież plany miejscowe się konsultuje, studium, różnego rodzaju inne uchwały typu krajobrazowa i tak dalej, więc jakby zależy od typu dokumentu, sam plan miejscowy może dotyczyć na przykład bardzo jednorodnego obszaru, gdzie mamy tylko domy jednorodzinne i wtedy mamy rzeczywiście stosunkowo łatwe problemy do rozwiązania i wydaje mi się, że w tego typu sytuacjach mieszkańcy mogą czuć, że ten ich głos jest najlepiej słyszany i najbardziej uwzględniany, ale mamy plany, gdzie się miesza bardzo różna zabudowa, na przykład domy wielorodzinne, puste działki, które są we własnością inwestorów i bardzo sprzeczne interesy, jakieś zaszłości typu już powydawane decyzje warunkowe zabudowy, i tak dalej, i tak dalej. I tam zawsze jest ogromny potencjał niezadowolenia każdej ze stron, plus, co jest nie to bardzo ważne w praktyce samorządów, bardzo duże potencjały roszczeń odszkodowawczych w przypadku uchwalenia takich postulatów maksymalnie uwzględniających oczekiwania mieszkańców. No to jakby jakieś sięgające set milionów złotych na przykład właśnie od tych podmiotów gospodarczych, które by z tego powodu nie mogły zrealizować inwestycji na tym swoim terenie. I to jest zawsze bardzo, bardzo duży problem, nierozwiązywalny według mnie w tym obecnym stanie prawnym. No i ja na przykład prowadząc jakiś czas temu konsultacje właśnie projektu uchwały krajobrazowej, no też tak na przykład miałem wrażenie wyraźne podziału między głosy osób fizycznych i osób prawnych, które akurat w tym wypadku wręcz były prawie zawsze sprzeczne i to był taki wyraźny podział na oczekiwania mieszkańców fizycznych i oczekiwania osób prawnych zainteresowanych tą uchwałą w jakimś stopniu. Więc... jakby na pewno nie jest to zero-jedynkowe i temat jest bardzo złożony. Bardzo proszę. Jeśli mogę dodać, to osoba prawna, no to nie jest osoba w sensie personalistycznym. Mówię trochę żartobliwie, bo tutaj też pojawia się osoba prawna, ale to no ten z natury, rzeczywiście jest coś takiego, z natury jest konflikt i po prostu tak jest, z tym się trzeba. Bardzo dziękuję. Dobiegliśmy do końca naszej dyskusji. Zapewne tych wątków pewnie pojawiło się więcej niż było na początku, które byśmy mogli jeszcze poruszyć. Czas jest nieubłagany. Myślę, że jeszcze będzie okazja, aby te wątki szerzej dyskutować, szerzej ekstrapolować. Ja bardzo bym chciał Państwu podziękować za oglądanie naszej dzisiejszej debaty, debaty organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Chciałbym również podziękować moim rozmówcom za tą niezwykle ciekawą, inspirującą rozmowę, a byli nimi pan profesor doktor habilitowany Witold Starnawski, pan Wojciech Wagner oraz pan doktor Artur Jerzy Filip. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia.